Cielęta zeszły się do rycerskiego koła i wolnym głosem ogłosiły królem woła. A wół, dobrawszy grono osób sobie równych, utworzył rząd z udziałem siedmiu grzechów głównych. Dzień w dzień w cielęcym sejmie stawał wóz poszustny, w nim szczeciniaste świnie oraz cap rozpustny. Wół chciał za ich pomocą udrożnić reformy, lecz wobec reform ogół cieląt był oporny. Tym bardziej, że ministrem cnoty i religii był cap wolnomyśliciel i amator figli. W cielętach zaś zapitych wprawdzie i opasłych jarzyło się zarzewie cnót wciąż niewygasłych. Więc wół, chcąc zmienić zdanie cieląt zbyt sceptycznych, urządził bal z udziałem misiów zagranicznych. Niestety bardzo zraził sobie tym cielęta, a na rzecz misiów stracił rolę dyrygenta. I stał na balu jak purchawa i atrapa, wśród ryku misiów cieląt oraz stękań capa. Cielęta nie chcąc tańczyć tak jak misie grały, wbrew cielęcości swej się skonfederowały. Więc misie w imię ogólnozwierzęcej sfory przeprowadziły licytacje ich obory. Tak z balu wyszła pseudoartystyczna klapa i już nie było cieląt wołu ani capa. Wół to jest ciołek pseudo Stanisława Króla, cielęta to sarmacki lud zrobiony w ciula. Cap oraz świnie to sarmacki szczyt czołówki, rozmieniającej złotą wolność na złotówki. A zagraniczne misie, co na bal przybyli, to oświeceni, co jak zwykle pociemnili.